bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Przechodzimy do punktu 13 porządku obrad. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok. Bardzo prosimy panią skarbnik o przybliżenie projektu uchwały. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, ja tylko chciałam powiedzieć o poprawkach, które zostały naniesione do tej uchwały. Państwo otrzymali oczywiście dzisiaj wersję poprawioną, wersję aktualną, ponieważ w międzyczasie zaszła konieczność wprowadzenia dwóch zmian jeszcze do proponowanych uchwały w sprawie zmian w budżecie. A zmiany te dotyczą realizacji naszych dwóch projektów unijnych. Jeden to jest ten projekt, o którym pan mówił, internet dla mieszkańców, ponieważ został zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy i te zadania, które miały być wykonane w roku 2013, w grudniu miało być rozpoczęcie, zostały przesunięte na 2014 rok. W związku z tym w budżecie na 2014 rok po stronie dochodów i wydatków pojawia się dodatkowo kwota 791 180 zł. Jest to kwota dotacji, która w całości jest przeznaczona na realizację tego projektu po stronie wydatków działu 720. Druga korekta, którą wprowadzamy, dotyczy takiego mniejszego projektu, to jest Szkoła Wyżej Dziecka gminy Mińsk Mazowiecki. Tu nastąpiła korekta dotacji na minus o 11 043 zł. Zmieniony został harmonogram w związku ze zmniejszeniem liczby godzin w poszczególnych szkołach. Panie Płucie, pani przewodnicząca, chciałabym zaproponować zmiany do zmian. Tabela numer 3, bo z działu 900. Budowa placu zabaw stojowa 50 tysięcy, które chcemy wykreślić i przenieść na przebudowę odwodnienia ulicy Kwiatowej Wiśniowej Stojadła. Chciałabym, żeby została ta pozycja. W dziale 600 za budowę chodnika dla pieszych na ulicy Wspólnej Janowie, budowa chodnika dla pieszych przy ulicy Wesołej Warszawskiej, budowa chodnika dla pieszych w Chmielewie, budowa chodnika dla pieszych w Liniaku, budowa chodnika przy drodze gminnej w Arynowie. Jest tutaj fundusz sołecki, do którego dokładamy jeszcze pieniążki. Prosiłabym jako zmianę, aby było to przesunięte do bieżącego utrzymania dróg i dołożone do 50 tysięcy na przebudowę właśnie odwodnienia ulicy Kwiatowej Wiśniowej w Stojadłach, czyli 27 z haczykiem jest z chodników i 22 kwotą z haczykiem z bieżącego utrzymania dróg na odwodnienie ulicy Kwiatowej i Wiśniowej. Jest to właśnie ten ruch, który jest niezbędny do życia. Pani przewodnicząca, drodzy państwo, tutaj pani radna Bąk i hipokryzja według mnie to już sięgnęła po prostu w zenit. Dlatego, że miejscowość Arynów składa się generalnie z dwóch ulic. Jednej, która praktycznie jest przejazdową, gdzie właśnie jest dofinansowanie wysokości około, jak to jest dofinansowanie do tego chodnika, nie wiem, około 10 tysięcy złotych. Fundusz, ja chciałbym się spytać w ciągu dwóch dekad, co w Arynowie w ogóle, jaka była inwestycja. My nawet nie posiadamy żadnego terenu, gdzie moglibyśmy się, nie wiem, czy spotkać, czy wykorzystać gdziekolwiek ten inny fundusz sołecki. Ten chodnik nie służy tylko, to jest droga, która prowadzi przez Arynów, tylko do 12 domów. Dalej jest Królewiec. Dalej ta droga prowadzi do Mińska, na ulicę Boczną i na ulicę Jasną. I na Karolinę i tak dalej. I ten chodnik w przyszłości będzie tam również autobusy. Droga jest bardzo wąska. Nie ma praktycznie po bokach. Ludzie się cofnęli, jeszcze kiedyś się cofnęli, bo ten chodnik miał być zbudowany bodajże, nie wiem,
10-15 lat temu. I tak jak mówię, Arynów nie posiada żadnej po prostu, żadnej tak, zero inwestycji, jak mówię, zero terenów, które by należały powiedzmy do Arynowa jako teren gminny. Tak jak mówię, nawet ta kostka została złożona na terenie obszarowym, który należy do terenów gminnych, ale należy do Królewca. No przecież to jest naprawdę hipokryzja. No jeszcze nam zabrać te 10 tysięcy złotych, dlatego że chce pani coś tam odwodnić czy nie odwodnić. No co ten Arynów, niech mi pani powie. Co ten Arynów dostał, że tak powiem. Jedyny wywalczyliśmy nawet przystanek, gdzie mamy przy drodze numer 50 dwie zatoki, dwa przystanki, to został postawiony tylko jeden. I chcecie nam zadać te, nie wiem, no powiem szczerze, te głupie 10 tysięcy złotych, no bo nie pasuje. Niech pani spojrzy sobie na inne te kwoty, jakie tutaj są. Widzę tu po kolei. Budowa jakiegoś tam, nie wiem, przebudowa ulicy Wspólnej, to następnie 100 tysięcy, 50, 170, 40, przebudowa drogi 256, 150, 44 i tak dalej, i tak dalej. Jak mogę całą litanię. A tu jest 10 tysięcy złotych, to jest wstyd naprawdę i obciach. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Pani radna Kuć prosiła o głos i pan z końca sali i pan Leksendek jest kolejny. Ze sprawozdań, jakie przedstawia rzecznik Komendy Powiatowej, jasno wynika, jasno stwierdził, że najwięcej wypadków jest na terenie drogi we wsi Arynów i Królewiec. Z jakiego powodu? Bo nie ma chodnika. Bo nie ma chodnika. Ale pani sołtysie, pan jeszcze nie wie, z jakiego powodu pani Bąk powiedziała, żeby zdjąć z budżetu, zabrać 10 tysięcy. Bo przedtem było zdjąć z budżetu, zabrać w Janowie wszystkim, bo pan Kosiński był niewygodny. Teraz to nie chodzi o bezpieczeństwo dzieci, mieszkańców Arynowa i Królewca. Tu chodzi o to, żeby zrobić na złość radnej, która reprezentuje wieś Arynów i Królewiec i zabrać stamtąd, co się da. Co jest ważniejsze? Plac zabaw czy chodnik dla bezpieczeństwa dla naszych dzieci? Dziękuję. Gościem tutaj pierwszy raz, słucham, ale w sprawie co ja tu akurat. Ja wiem, że pani radna zastanawia się, chce postawić pomnik dla przyszłości, ale proszę wziąć pod uwagę, że ja akurat mieszkam na Kwiatowej i miałem po tej waszej wodzie, która z miasta spłynęła ponad po kolana wody na mojej działce. Jeżeli chce pani postawić tam plac zabaw, to musi pani wziąć pod uwagę po pierwsze, że trzeba postawić mur zaporowy, żeby to nie zalało, że tam idzie woda wyższa niż ten teren. To jest raz. Po drugie, teren jest tak mały, że już bez komentarza. Teraz kto tego będzie pilnował, jak tam będą pili? I pani o tym dobrze wie. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni państwo, ja ani nie jestem z Arynowa, ani nie jestem ze Spiadeł, ale uważam, że był czas składania wniosków do budżetu i skoro tam rzeczywiście tak jest niebezpiecznie, to ten chodnik nie powinien być wykonywany z funduszu strońskiego, powinno być jako priorytetowe zadanie inwestycyjne gminy. Natomiast jeśli chodzi tutaj o to odwodnienie, to jest ten ruch, ta woda nie jest nasza, jak już mówiłem wcześniej. I tutaj powinno miasto partycypować w kosztach, bo jeżeli nie, to podwałką zróbmy, postawmy tamę. Niech miasto się martwi. Niech miasto się martwi, co z tą wodą zrobić tak. Bo miasto utwardzając swoje ulice, nie pytało nas, czy rów w Tejadach będzie w stanie odprowadzić wodę z miasta. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o to odwodnienie w tych Stojadłach, jakoś tak priorytetowe zadanie nie znalazło się w budżecie. Jest to nowa pozycja, która się pojawiła w momencie pojawienia się placu zabaw. Jest to ewidentnie zabrać plac zabaw, skłócić Stojadła, przeznaczając na odwodnienie, narobimy im tam szumu dobrego. Kolejna sprawa, pani Kuć tak się zasłania tym bezpieczeństwem. Gdzie pani była, jak pod pani dom projektowało się chodnik,
za 170 tysięcy, nie krzyczała pani, że róbmy od 50, dajmy Arynowowi. Nie, pani zarobiła do siebie. Fajne, aby było koło mnie, a dalej to niech się martwią inni. A teraz się nasyła na nas pan sołtys, ja rozumiem jego rozgoryczenie. On jest zbulwersowany, że nie chcemy dołożyć tych 10 tysięcy. Pieniążków jest naprawdę mało, nie ma z czego dokładać. Ale gdzie była wasza radna, kiedy jej się dawało 170 na chodnik? Ja chcąc, nie chcąc muszę niestety przedstawić pana Gąbka, mieszkańca Stojadę, który w zbliżających się wyborach zamierza startować na radnego z miejscowości Stojadę, stąd pewnie ten tak zwany lans. Ale to właśnie od pana sąsiadów mam informacje, którzy przychodzą do mnie do domu i mówią, żeby pana właśnie przypilnować, by to pan wymienił przepis u siebie. Bo w tamtej kadencji gmina dała przepusty mieszkańcom w tym rowie, żeby właśnie go wymieniać. I z tego co ja wiem, tylko u pana jest wymieniony. I u pana robi się tam. I pan śmie przyjść i wrzeszczeć, że zalewa. Kiedy na plac, przeznaczony na plac zabaw, wylała woda? Pytam. Nigdy nie wylała. U pana? Na gminie. U pana jest pokolana, to niech się pan cieszy, że nie popasł. Chciałem pani powiedzieć, że ja byłem jedyny, który ma przepust metrowy. Jak był tutaj kolega Sylwester, to dla mnie kręgi wziął sobie sołtys poprzednie rozbicie. Jeżeli pani mówi coś, co jest nieprawda, niech pani nie mówi, niech pani przyjdzie, zobaczy, jak ja zrobię przepust. Dobrze? To niech pani nie mówi. No przyjdę i zobaczę. Dobrze. Zapraszam nawet ze mną samochodem teraz. Jakie są u mnie kręgi? Przepraszam. Szanowni państwo, szanowni pan były wicewód Sędek, odpowiadam panu, jak generalna dyrekcja zamierzała inwestycję rozpocząć, która idzie przez Stojadła i teraz zalewać, wystąpiła z pismem, które jest w Urzędzie Gminy, o zapytanie, czy swoją inwestycją nie zakłóci stosunków wodnych. Na odpowiedź od państwa się nie doczekała, to znaczy, żeście się zgodzili na taką, a nie inną inwestycję i że teraz zalewa. I że pan przychodzi tutaj do mównicy i zarzuca, że nic w tej kwestii nie zostało zrobione, to są pana zaniedbania i są naprawiane. Odpowiedź do pani Wieczorek. Chodnik w Królewcu nie jest budowany na mojej posesji, pani radna. Przy. No to myślę, że projektant w chmurach nie zaprojektuje chodnika tylko od do. I w środku wsi też nie. I w środku wsi też nie. Tylko jakaś konsekwencja musi być. Idzie od końca miasta, od chodnika, w stronę będzie szedł sukcesywnie przez Królewiec do Arynowa. Z której strony trzeba było zacząć? Z której strony trzeba było zacząć? I czy to, że chodnik będzie przy mojej posesji, to ja będę miała luksusy? Nie. Codziennie rano, w zimę będę musiała wstać o 5 rano i odśnieżyć. To dla mnie absolutnie to nie jest luksusem. Pani przewodnicząca, przepraszam. Słuchajcie, byłem na różnych sesjach, ale raz w tym siedzieć, naprawdę. Panie Sędek, ja miałbym honor, gdybym w ogóle na sesję przyszedł. Robiliście na Królewcu chodnik, jeszcze zrobili, ile Polski posłał na krawężnik? Rozpieprzony. Dokładnie. U pana Andrzeja na wiosce. Chodnik, zobaczcie co jest. Dzisiaj o 10 tysięcy, jeżeli jest... Tak, i o tym wszystkim... Jest 10 tysięcy, jest pieniędzy z funduszu i dołożenie, żeby ludzie... Przepraszam. Wie pan, ja nie mówię, żeby Stojadów nie było tego. Bo każdy by chciał. Ale trzeba się zastanowić. Bo jeżeli 20 tysięcy inwestycja cała i żeby zrobić im ludziom, tam jest ruch na Królewcu jak na 50. I kawałek chodnika temu sołtysowi dostał tam wywrotkę jakiejś kamienia i teraz dzisiaj jest projekt i ten. Ja nie mówię o innych inwestycjach. Panie Znakowska jest, już stoi. I to co?
Ja życzę każdemu, bo my agrymiszemy pracą z Polską i do z grupy inicjatywnej, żeśmy zrobili naprawdę bezpiecznie, bo ta 50 to przegląd się nie ma. I tutaj żarujemy, a pan takie jako wuj zastępca i pan takie głupoty, panie wójcie, mówi, ja nie wiem, jak w ogóle po co pan do szkoły? Panie, to jest prosty człowiek, to by to zrozumiał, a pan takie bzdury opowiada. Wpieprzyliście tyle forsy i teraz pan tutaj o 10 tysięcy jakieś pan walczy. To jest wie pan. Nie pan swojej roboty. Nie wodzę bez wątpienia, ważny temat, bardzo ważny temat, ale proszę państwa, konsultacje były w okręgu wyborczym numer 4, to przebiega normalnie, nie ma pana Kosińskiego, Jany nie będzie, czyli pani sołtys Polska, pani Ulasowa. Oczywiście jeśli trzeba dać, jak najbardziej panie sołtys dać, ale nie zabierać też innym. Nikt zostanie na plac zabaw 50 tysięcy, panu też trzeba dać, ale nic nie dokładamy z bieżącego utrzymania funduszu sołtysa. Uważałem, że skoro sołtysi bardzo dobrze pracują, wreszcie pracują, bo ja od siebie miałem dym i tak dalej z Urumcawej, żeśmy to prostowali, wyraźne wskazanie gminy Mińsko-Mazowieckiej, która o tym wiedziała. To proszę państwa, Fundusz Sołecki działa na zasadzie 3 lat. W pierwszym roku po prostu to uchwalamy i tak dalej, w drugim roku idą w teren pieniądze, a w trzecim jest zwrot 30%. Dać te 30%, to jeszcze raz powtarzam, ja to się da zrobić, bo wracam pieniądze do ogólnego budżetu, jeszcze raz sołtysom. Wtedy pani sołtys Sojkowska dostanie 2 ciężarówki, czy jedną, ale porządną, fruszywa i tak dalej. Szanowni państwo, ja tak w kwestii informacji dla sołtysów, bo radni dyskutują o czym państwo sołtysi nie do końca wiedzą, więc chciałbym trochę naświetlić ten problem. Otóż bitwa toczy się o 50 tysięcy, które były zapisane po zmianach, w tych burzliwych zmianach po stronie stojadeł. Pani radna zaproponowała, żeby 50 tysięcy przeznaczyć na budowę placu zabaw na terenie byłej sadzawki, tu przy zjeździe z ulicy Kobielskiej na ulicę Kwiatową i przy skrzyżowaniu z ulicą Wiśniową. Pewnie sporo z państwa zna to miejsce. Ja poproszę o to, żeby wyświetlić mapkę. Pani radna na komisjach mówiła o tym, że współpracowała z projektantem ze Stojadą, który stworzył mapkę. Chciałbym, żeby państwo też zobaczyli tą mapkę. Proszę z legendą. Sami sobie państwo poczytajcie. Ten teren zakratkowany to jest teren możliwy do wykorzystania na plac zabaw. Ma bodajże 5,6 metra na 37,1. Przylega do samego rowu. Mniej więcej teren, który nie jest wybrany pod ten plac zabaw. To też możecie państwo zastanowić, ile można ustawić tam urządzeń na tym terenie. Natomiast my zaproponowaliśmy, żeby te 50 tysięcy przeznaczyć na sprawę ważniejszą naszym zdaniem, czyli dokonanie kompleksowej modernizacji rowu, głównego rowu odprowadzającego wodę z miasta i z terenu trasy krajowej należącej do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad, który to przebiega przez gęstą zabudowę wsi Stojadła, tuż przy posesjach mieszkańców ulicy Kwiatowej przede wszystkim. Ten odcinek pomiędzy Kołbielską a granicą miasto-gmina jest w kręgu naszego zainteresowania. Były spotkania w zeszłym roku po powodziach z ekspertami. Oszacowali, że na dokumentację projektową potrzeba około 25 tysięcy i dużo, dużo więcej pieniędzy na wykonanie modernizacji. Szacujemy, że w sumie to może być kwota około 200 tysięcy złotych. 50 tysięcy to jest początek jakby tego procesu i zamierzamy w miarę upływu roku, jeżeli będą się pojawiały jakieś oszczędności z innych źródeł, jeszcze tą pozycję wzbogacać. Uważamy, że skoro jakieś pieniądze pani radna już wywalczyła dla Stojadeł, a naszym zdaniem mogą być zużyte w sposób znacząco lepszy, ponieważ podkreślmy to, jeden plac zabaw jest w Stojadłach. Wiele miejscowości, tak jak sołtys Zarenowa podkreślał, nie ma nawet placu, żeby pomyśleć o placu zabaw. Natomiast w Stojadłach byłby to drugi plac zabaw, bo jeden jest przy szkole i jest kwestia tylko lepszego jego udostępnienia po godzinach pracy szkoły i w weekendy. Ale tak jak mówię, w tej chwili Stojadła się zmieniły nie do poznania. Nie do poznania jest też.
A Rynów, jak był w latach 70., tak jest w latach 70., nawet oświetlenie jest według standardów, czyli że lampy są co 100 metrów, a nie tak jak w tej chwili powinny stać co 50 metrów. I tak jak mówię, wszystkie fundusze sołeckie, dwa już zostały przeznaczone na ten kawałek chodnika. Wielka mi inwestycja, no ogromna inwestycja. I raptem tutaj. Czy ten plac zabaw, to jest tak wielką, nie wiem, tutaj pan mówi radny, że będzie zwiększone bezpieczeństwo. No fajnie. To w takim razie niech pan wybuduje gdzieś u nas w takim razie ten plac zabaw Warynowy. Tylko ciekawe gdzie? Może na moim podwórku. Bo my w Warynowie nie mamy żadnego placu. I co więcej, jakby ktoś chciał, nawet byśmy mieli to miejsce, jakby ktoś chciał dojść do tego placu, to nie wiem, czy te dzieciaki by te doszły albo wróciły. Bo musiałby pokonać jedną drogę, 50, głupie skrzyżowanie, które jest źle zrobione z tą naszą drogą, źle są zrobione pasy, nie jest oświetlone, a państwo tu mówią o placu zabaw. No to jest śmieszne normalnie. No jaki macie państwo ruch przez Stojadła? Macie piękną obwodnicę. A my jaką mamy obwodnicę w Warynowie, co? Piękne skrzyżowanie tylko mamy i piękne ekrany. No naprawdę, no. Nie może ten plac zabaw poczekać? Nie rozumiem. Ale tak jak mówię, tak jak wcześniej, tutaj właśnie był poruszony odnośnie ten przed kampanią wyborczą. Ja doskonale pamiętam, bo jak poprzedni pan wójt chodnik zaczął budować przez Królewiec. No bo tam jest kupę było tych głosów. I co? 40 tysięcy złotych. Powtarzam, 40 tysięcy złotych. Na krawężniki, o które się rozbiło kilka samochodów w zimę. Na którą nie chcieli przyjeżdżać odśnieżać, bo nie dało się odśnieżyć. Kto to rozliczył, co? Ale to był okres przedwyborczy. No właśnie o to chodzi. Kto rozliczył te 40 tysięcy? Jak w ogóle tutaj nie wiem. Nie wiem, czy pani była w poprzedniej kadencji, czy nie. Bo ja nie byłem sołtysem, także nie wiem. Ale podejrzewam, że była pani w poprzedniej kadencji? Nie. Pani Wieczorek. Panie sołtysie, do finału poproszę. Nie, do finału. Nie, tak, właśnie o to chodzi. Do finału. Ale to pan Serdek doskonale wie, bo był, nie wiem, bo przecież zastępcą pana wójta. I raptem, a teraz co? No nie może ten plac zabaw poczekać? No trzeba jakoś pójść ludziom na rękę. Według mnie, żeby powstał plac zabaw, to na pewno musi powstać chodnik. No nie wiem, jak ktoś buduje dom, to nie buduje na początku tak, tylko na początku fundament. Dziękuję. Dziękuję. Pan Aleksander Kresu i pan Andrzej Grupa pamiętam. Pani Przewodnicząca, jest to w kwestii wyjaśnienia do wypowiedzi pana Czerwińskiego, bo jeśli chodzi o ten chodnik w Szulewcu i w Karolinie, to były środki z Funduszu Sołeckiego, więc to była decyzja mieszkańców. Tak samo jak i w tej chwili, skoro jest uchwała Zadania Wiejskiego w sprawie przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego, czy ona jest zgodna z prawem, to tutaj ani wójt nie ma tutaj możliwości, żeby coś taką inwestycję zakwestionować, więc tutaj proszę nie czynić zarzutów, bo to nie była gminna inwestycja, to były środki z Funduszu Sołeckiego, więc to ja mogę się poświęcić. Dziękujemy bardzo. Pan Andrzej Gruta już długo czeka na głos, zapraszamy. Potem pan wicewójt, czy pan wójt? Pan wicewójt. Panie przewodniczący, szanowni państwo, proszę o chwilę uwagi, bo są rzeczy dziwne, może lepiej nie dla wszystkich zrozumiałe. Pan Celiński trochę ma rację, że to były dziwne rzeczy. Ja opowiem tylko za Karolinę i ten chodnik na krawężnik. Proszę państwa, byłem wtedy sołtysem radnym, nie ukrywam, i był fundusz sołecki. Mieszkańców decyzja, nie moja prywatna. Robimy chodnik po lewej stronie, tutaj jest szkoła. Proszę państwa, fundusz sołecki, tym bardziej, że nasza droga była bardzo rozjeżdżona przez firmę, która budowała obwodnicę Kruszywo, wszystko wozili i bardzo ją niszczyli, ale zobowiązali się tą drogę odtworzyć. Więc tak. Pójdą dwie warstwy asfaltu, więc troszkę poszła jedna, ale drugie poszło dwie. Ile razy, panie Andrzeju, żeście przebudowę tego robili? Proszę, nie mówić poza mikrofonem.
wytłumaczę wszystko. No to będzie odbudowa drogi, to mieszkańcy mogą tak na zebraniu wiejskim, które jest nasze, no, władzą miejscowości. Nie są, nie rady. Nawet nie wójt, tylko zebranie miejskie decyduje o funduszu sołeckim. I była taka decyzja, będzie odkładana droga, zamknijmy krawężniki. Chcieliśmy czynić rzecz i założyliśmy krawężniki. Czyli wykorzystanie funduszu sołeckiego. Powołana była, nawet nie moja decyzja, bo był wybrany przez taki społeczny przewodniczący budowy chodnika w Karolinie, nazywał pan Kurtkiewicz Wiesław, chciał to prowadzić, to no, pójka narodowa na radnego, oczywiście każdemu wolno. I to była pomyłka, takie było założenie, żeby drogę otworzyć i chodnik budować sukcesywnie. W drugim roku miały być wcześniej zbierane krawężniki, znaczy kostka i podkładana tam po 130 metrów. No, tak było planowane. Dziękuję bardzo. Czy to jest czy dobre? Nie komentuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wyjaśnienie. Pan wójt legat był za całe, widzę pani radna Bąk również. Szanowni Państwo, nie wiem czy przez przypadek, czy specjalnie, pan wicewójt poprzedni trochę pomylił fakty. Mianowicie procedura wyboru Funduszu Sołeckiego jest taka, że po złożeniu wniosków przez sołectwa gmina ma czas na to, żeby się z nimi zapoznać i zgłosić ewentualne swoje zastrzeżenia i wtedy sołectwo powinno przegłosować jeszcze raz. Może się nie zgodzić, ale czy były takie uwagi kierowane przez gminę merytoryczne, to gmina powinna, to gmina ma pracowników od tego, żeby ocenić, czy wniosek jest sensowny. Jeżeli Państwo coś zrobili, żeby tym mieszkańcom wyjaśnić, jeżeli są na to pisma, dowody, no to wtedy tak, będzie potwierdzenie, że Państwo perswadowali złe decyzje, ale jeżeli Państwo przyjęli, że co nam uchwalą, to przyjmujemy i nas do nic nie odchodzi, to to nie jest, to nie jest zachowanie prawidłowe. Dziękuję. Proszę pani radna, no, proszę głos. Chcę tak jeszcze podsumować, my nie jesteśmy przeciwni chodnikom. My to powiem grupa radnych, którym się na pomysł może nie tyle nie podoba, co jest to 5 miejscowości, wsi, że tak powiem, a w sołectwie mamy dużo więcej. Jeśli pan wójt przygotuje sensowny pomysł, typu, że nie wiem, czy obieca, czy zadeklaruje, czy będzie to na piśmie, czy w mowie, że jeśli przyjdzie radny zamienia, bo do samochodu chce jeszcze 10 tysięcy, bądź jeszcze przyjdzie sołtys z Gabranki, że mu zabrakło, bądź nie wiem, sołtys z Marianki, też będzie miał, żeby była taka deklaracja, a nie tylko te 5. Myślę, że ten chodnik w Arenowie ma pan naprawdę rację i my nie jesteśmy naprawdę przeciwni. To nie o to chodzi. Jeśli dajemy, dajemy wszystkim. Dobrze? A no, trzeba rozmawiać. Nie jest to temat zamknięty. Dziękujemy. I teraz już kończąc, ja proszę Państwa o właśnie o taki zdrowy rozsądek i przegłosowanie tej mojej propozycji, tych zmian, które były dosyć szczegółowo mówione na komisjach. Oczywiście szanuję zdanie pani radnej Bączy, ma inne zdanie. Ja tu mówiłem już w tym momencie po uchwaleniu budżetu, że mam inne zdanie i tu w tym momencie też się rozumiemy, bo każdy z nas ma mieć inne patrzenie na pewne sprawy. Natomiast tu żebyś podsumował. Moja propozycja jest taka, oczywiście, jaką Państwo macie w materiałach, natomiast pojawiły się, tak jakby słuchałem uważnie moich przedmówców, dwa dodatkowe wątki. Pani radna Bąk w pierwszym swoim wystąpieniu mówiła o tym, żeby wykreślić właśnie te 27 tysięcy, prawda, z tych chodników. No, nie mówi o ustawieniu klatyzacji. Później się dobrze słuchałem, to albo pani Wieczorek, albo pan Czajkowski, sorry, nie pamiętam w tym momencie, mówi o tym, żeby to zostawić. To tak jakby... na początku w dziale 900 zostawić plac zabaw. Tak, ale że tak jakby są dwuwątkowa ta zmiana do tej mojej propozycji, jeśli ja dobrze rozumiem. Dwuwątkowa jedna, żeby to, co ja prawda proponuję, te 50 przenieść na zadanie, żeby już to zostało ustawione. Ja powiedziałam, żeby zostawić plac zabaw, tak jak jest, tak jak było. A te 27 tysięcy przeznaczyć na odwodnienie i dodatkowo, ale ktoś z Państwa też jeszcze powiedział, że zgadza się z tym, żeby te chodniki wybudować. Czyli nie ruszać tej kwoty. Nie. Ale ja to nie zostawić plac zabaw. Zostawić plac zabaw. Taki był dziękuję bardzo. Proszę Państwa, był wniosek o zamknięcie dyskusji. Czy Państwo
czują, że już dyskusja się skończyła, czy będziemy głosować o zamknięciu? Pytam taki, bo po co głosować, jak dyskusja się sama zamknie? Rozumiem, że już nie ma chęci do dyskusji, w związku z tym wniosek pani radnej Kuć jakby sam się wykonał. Proszę państwa, padły dwa wnioski. Natomiast najdalej idący, proszę mnie korygować, bo teraz będzie moja propozycja z propozycji pani Jolanty Bąk. Najdalej idąca propozycja jest taka, żeby z przebudowy odwodnienia na ulicę Kwiatową i Wiśniową w Stojadłach przenieść 50 tysięcy na budowę placu zabaw w Stojadłach. Dlaczego mówię, że to jest najdalej idąca? Bo gdy ten wniosek nie przejdzie, tak, to nie będziemy na przebudowę odwodnienia na ulicę Kwiatową Wiśniową przesuwać środków z innych. Czy dobrze myślę? Czy państwo się z tym zgadzacie? Dobrze. Kto jest za? 6. Proszę głośno mówić osoby przeciwne. 6 głosów za. Kto jest przeciw? 5 głosów przeciw. Kto się wstrzymał? 0 wstrzymujących. Czy to się zgadza, że jest obecność? Tak. Dobrze. W związku z tym poprawka została przyjęta. Czyli mamy 50 tysięcy na budowę placu zabaw Stojadła, natomiast przebudowa odwodnienia ulicy Kwiatowej mamy w tej chwili 0. I teraz następna poprawka następującej treści. Kwotę 27 131 z działu 60050. Plus brakującą kwotę do 50 tysięcy od tych z bieżącego utrzymania dróg przenieść na przebudowę odwodnienia ulicy Kwiatowej, Wiśniowej, Stojadłów. Szanowni Państwo, ja myślę, że to głosowanie, które się w tej chwili odbyło, znamy wynik tego głosowania, czyli krótko mówiąc, propozycja wójta do radnych, żeby nie robić placu zabaw, a zostaje tak jak było w budżecie, nie robić placu zabaw, a robić odwodnienie. Państwo tak jakby potwierdzili swoją decyzję, uchwalając budżet, te 50 tysięcy zostaje na placu zabaw. Brakuje nam środków na odwodnienie. I teraz była propozycja pani radnej 27 131 przenieść tej pozycji, o której mówiliśmy, o wydłużeniu tych fragmentów chodnika na odwodnienie, tak, czyli pozyskujemy środki i mamy pełną świadomość, że zabieramy w tym momencie te pieniądze z tych chodników w 5 miejscowościach. I bym proponował to przegłosować i później szukać kolejnych środków, żeby znaleźć te 50 tysięcy. Co to znaczy szukać kolejnych środków? Pani wniosek pani radnej, bo jeśli ja dobrze rozumiałem, jest, żeby stworzyć kolejne 50 tysięcy, prawda? Żeby były te 50 tysięcy. No dobrze, ale kto to będzie szukał? Nie, no to wśród bieżącego utrzymania dróg. Nie ma głosowania. Wycofuję drugą część, chciałabym zmienić wniosek na pozostawienie dołożonych pieniążków na chodniki na te 5 wsi, a na razie to 22 tysiące z bieżącego utrzymania dróg, które jest małą zaczepką na to właśnie odwodnienie ulicy Kwiatowej i Wiśniowej, z bieżącego utrzymania dróg na to zadanie. Czyli zostaje wypłatka do chodników, a te 22 tysiące, tam są 800, coś tam z pakiem, mały pakiet, zostawić na odwodnienie ulicy Kwiatowej i ulicy Wiśniowej Stojadła. Jeśli już pani wycofała, przepraszam, że z miejsca, jeśli pani radna wycofała te 20, mówmy te przedłużenia tych chodników 27 tysięcy złotych, rozumiem i to powinno zostać, ale nie łączmy tego w kolejne głosowania i zobowiązania, proszę państwa. Ale ja nie wykreśliłam odwodnienia. No bo nie, no, jest to nielogiczne. Wykraczamy poza. Proszę państwa, no ja nie wiem. W ten sposób nieskończoność będziemy zawsze zmieniali każdą decyzję. No, proszę państwa, zobaczę, że jakieś głosowanie się odbywa nie tak, no to poproszę o głos i zmieniam, dopasowuję do sytuacji. No, jest to nielogiczne. Wyszło, że jednak trzeba będzie odsłuchać fragment zgłaszania wniosku przez panią radną Bąk. W tym momencie dopiero obecna zajmie stanowisko, bo
Także ważne powiedzieć, czy są słowa, czy to był jeden dotyczy, dwa i w tym momencie będzie dopiero interpretacja, co z tym dalej znaczy. Wniosek został potraktowany jako jeden, w związku z tym poprawki po pierwszej części głosowania zostają odrzucone i przystępujemy do głosowania drugiej części wniosku w brzmieniu. Przesunąć 27 131 zł do pozycji przebudowa odwodnienia ulicy Kwiatowej i Wiśniowej w Stojadłach oraz i 22 869 zł z bieżącego utrzymania dróg przesunąć do pozycji przebudowa odwodnienia na ulicę Kwiatową i Wiśniową w Stojadłach. Teraz na przerwę, tak? Czy to tak miało wyglądać? Właśnie. Proszę, przystępujemy do głosowania. Czy to jest ten, czy to jest ten pierwotny wniosek? Pierwotny wniosek, bo ustalamy teraz pierwotny wniosek zgłoszony. Druga część pierwotnego wniosku. Jeśli teraz to przegłosujemy na tak obocznie, to ja mogę jeszcze zgłosić poprawkę do tej uchwały, tak? Musimy to przegłosować. Rozumiem, że pewnie Państwo tego nie przegłosujecie. Czy wszyscy Państwo radni rozumieją wniosek? Wszyscy to będą głosować. Tak? Tak. Wszyscy rozumieją, nad czym głosujemy? Czyli głosujemy nad Pani wnioskiem w części drugiej bez zmian, tak? W takiej części, w jakiej Pani zgłosiła. Bez zmian. Tak, to Pani wnioskodawca i wszyscy rozumiem, że rozumiemy. Tak. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę przeczytać tą poprawkę. Była czytana przed chwilą. Dobrze, jak trzeba, to trzeba. Bardzo proszę jeszcze raz. Oczywiście. Proszę bardzo. Poprawka o następującym brzmieniu. Zabrać z pozycji 6050 budowa chodnika dla pieszych na ulicy Wspólnej w Janowie, budowa chodnika dla pieszych przy ulicy Wesołej Barczącej, budowa chodnika dla pieszych w Chmieledzie, budowa chodnika dla pieszych w Liniaku, budowa chodnika przy drodze gminy Walenowie. Łączna kwota 27 131 i tą kwotę przenieść do pozycji przebudowa odwodnienia ulicy Kwiatowej i Wiśniowej w Stojadłach oraz do kwoty 50 000, czyli kwotę 22 869 zł przenieść z bieżącego utrzymania dróg do pozycji przebudowa odwodnienia ulicy Kwiatowej i Wiśniowej w Stojadłach. Wszystko jasne? Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest za? Nie ma. Kto jest przeciw? 11 przeciw. Kto się wstrzymał? Nie ma. Poprawka została odrzucona. Chciałabym zgłosić w takim razie poprawkę do zmian w budżecie. Tabeli numer 3600. Na przebudowę odwodnienia ulicy Kwiatowej i Wiśniowej w Stojadłach przeznaczyć 22 tysiące z bieżącego utrzymania dróg. Dziękuję. Pan wniosek. Proszę bardzo, Pani Radna. Szanowni Państwo, Panie Wójcie, proszę mnie sprostować, jeżeli ja źle rozumiem, to znaczy, że z bieżącego utrzymania będą zabrane pieniądze do Stojadeł, z bieżącego utrzymania wszystkich dróg na terenie gminy, bo jest tylko jedna. Wieś Stojadła i plac zabaw, i odwodnienie, i drogi, wszystko w Stojadłach. Nie mamy chodnika takiego, Pani. Jedynie. Proszę nie mówić poza mikrofonem. Myślę,
myślę, że już jesteśmy trzeci rok na sesji, po to jest mikrofon, podchodzimy się do mikrofonu i kultura od nas wszystkich wymaga, że jak jeden mówi, to drugi nie przerywa. Dziękuję. Tak, ludzie, to rzeczywiście to jest w tej pozycji wyrażenia utrzymania dla całej gminy. Kolejne środki po przyjęciu tej propozycji zmiany w tej uchwale przez panią radną POP. Tak się zadzieje, jeśli zostanie ta poprawka przegłosowana. Natomiast już jak jestem przy mikrofonie i przy głosie pani do radnej, bo się zwracam, w tym momencie nie mówię tego złośliwie, ale całe te wszystkie, powiem to, co chcę w tym momencie, co czuję, że wyprostowaliśmy pewne zagmatwanie prawne na dzień dzisiejszy i nie ma tu głosu ironii w mojej sprawie, ale tak to wygląda dosyć śmiesznie, że w tym momencie, prawda, głosujemy i przeciw tym zmianom, a za moment nie mówię, że ta sama osoba, no bo w kuluarach już o tym rozmawiali. Szanowni Państwo, głosując nad wnioskiem pani radnej Bąk, zwracam się o rozwagę i tutaj ustosunkuję się do słów pana Sędka, że większość ma rację. Jak będziemy szli tym tokiem myślenia, że większość ma rację, to proszę Państwa, dojdzie do takiej sytuacji, jak było przeszło 20 wieków temu, że ten, co miał większość, rządził i konia nawet wprowadzał, był senatorem. Żyjemy w XXI wieku i może używajmy więcej mózgu i myślmy o całej gminie, a nie tylko o tym w cudzysłowie powiem, żeby dokopać mniejszości. Tu nie chodzi, jesteśmy radnymi całej gminy. Nie powinno być miejsca na większość i mniejszość, tylko zdrowy rozsądek. Kto stworzył klub? Bardzo proszę nie mówić poza mikrofonem. Bardzo proszę pan Celiński, jeżeli pani radna by skończyła. Uważam, że obwodnienie jest lepszą inwestycją, bo jest mniej szkody robi, jak ten. Tam przykład. Gmina Kołbiel, jeżeli ktoś jest ciekawy, ja mam akurat tam tereny i jeżdżę. Na każdej wsi, nie, oni tam jak już dostali pieniądze od marszałka, co trzeba te prace zabaw. Nie wierzycie, możecie sprawdzić. Na żadnym praktycznie placu nie ma. Dyskusję, przechodzimy do głosowania poprawki wniosku zgłoszonego przez panią radną Bąk. Poprawki do zgłoszonego projektu uchwały o treści przenieść 20 tysięcy złotych z bieżącego. Przenieść 22 tysiące złotych z bieżącego utrzymania dróg na pozycję przebudowa odwodnienia ulicy Kwiatowej i Wiśniowej w Stojadłach. Kto z państwa radnych jest za? 6 głosów za. Kto jest przeciw? 5 głosów przeciw. Kto się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję. Poprawka została przyjęta. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały z uchwalonymi 2 poprawkami? Kto z państwa jest za? 6 głosów za. Kto jest przeciw? 3. Kto się wstrzymał? 2 osoby wstrzymujące. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Wiedzicie państwo, jaki ciężar odpowiedzialności jest przy każdej decyzji, którą tu... Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.